Dzień dobry, kochani, na kanale Karty na Miłość. Kochani, luty, czytanie miesięczne. Na wstępie krótkie ogłoszenie, tak jak zawsze, co to luty, kiedy pełnia, co to znaczy luty, jak to nazywano. Skarby moje piękne, pamiętajcie, że w ramach wymiany energii za to, że macie filmik, proszę o zostawienie łapki w górę, tak? W ramach odwdzięczenia się. Napiszcie komentarz. Może być kwiatuszek, serduszko, co tam chcecie, żeby kanał mógł się rozwijać, bo jak wiecie, niestety jestem z tego rozliczana. Jeżeli kanał się podoba, zachęcam do subskrypcji kanału. Naciśnijcie szary dzwoneczek i będziecie otrzymywać wszystkie filmy, które wrzucam, a nie na przykład zobaczycie po miesiącu czy po dwóch. Tak? Kochani, luty. Pierwsza pełnia, która będzie o 19:28, to 5 lutego. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę sobie zapisać. 5 lutego będzie pełnia Księżyca. Nów będzie o godzinie 8:06, 20 lutego. Ta pełnia, która będzie 5 lutego, czyli praktycznie zaraz, nazywana jest pełnia Księżyca Lodu. Czasami też nosiły nazwę księżyca burzowego, księżyca rogatego, wygłodniałego, dzikiego, no i srogiej zimy, kochani. Tak jak wszystkie inne miesiące, luty pochodzi, kochani, od dawnego przymiotnika w znaczeniu srogi, mroźny, ostry. Kiedyś, kochani, miesiąc luty był najmroźniejszym miesiącem w roku. Stąd, kochani, jest ta nazwa, tak? Kochani, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze sobie zanotować pusty bieg księżyca w miesiącu lutym, to oczywiście mogę podać, a dokładniejsze zdjęcie zrobię Wam na mój Facebook, na Facebooku, na stronie mojej Karty na Miłość również. Tam Wam zrobię zdjęcie i będziecie mogli sobie godzinę wpisać, tak? Ja Wam teraz szybciutko tylko podam od kiedy do kiedy. Od 1 lutego, kochani, przez 2 godziny, od 18:33 do 21:11. 4 lutego przez 2 godziny od 7:19 rano do 9:48. 6 lutego przez 2 godziny to będzie od 9:56 do 22:14. 9 lutego 2 godziny od 7:40 rano do 9:47. 11 lutego, 1,5 godziny, może nawet więcej, od 17:42 do 19:34. 14 lutego od 1 w nocy do 2:31. 16 lutego 3 godziny pustego biegu księżyca od 2:05 do 6 rano. 18 lutego niecałe 1,5 godziny od 5:18 do 6:35. 20 lutego będą to prawie 3 godziny od 3 rano do 5:56. 22 lutego i gdzieś tak godzinkę 5:06 do 6:14. 24 lutego około godzinki 8:22 do 9:29 i 26 lutego, kochani, od 15:43 do 26 do 16:48. Od 15:43, tak, do 16:48. Tak mam, kochani, tak mam zanotowane. Mam nadzieję, że dobrze Wam podałam. W razie czego na Facebooku, kochani, znajdziecie całą resztę.
Czytania będą po kolei, kochani. Zrobimy chyba po kolei, tak mi się wydaje, chyba że mi się inaczej wgra, od baranka po rybki, kochani. Tarot Ciro Marchetti, pozłacany tarot, kochani, znacie go już z moich czytań. Czemu go mam do góry nogami? Przecież nie czyta się do góry nogami, chyba że jest talia stworzona. No, teraz mam dobrze. Uwielbiam tą talię. Ona jest taka jak w 3D, jest przepiękna. Jeżeli ktoś ma sobie zamiar kupić i lubi takie laminowane, twardsze, świecące, piękne karty, no to ja Ciro Marchetti polecam z całego serca, bo każda jedna karta jest tak dopracowana, jest tak piękna. W ogóle sam dotyk tych kart jest niesamowity. Bardzo fajnie, super się je tasuje. Talia dopowiadająca, jaką sobie weźmiemy? To weźmiemy sobie Magic. Magic znacie, prawda? To jest ta nasza bajkowa opowieść, kochani. Weźmiemy sobie Magic. Będzie też wyrocznia jednorożców. Pokochałam je od pierwszego wejrzenia. Także, kochani, wszystko tutaj dla Was będzie. Życzę Wam tylko, żeby się spełniły dobre i słuchajcie ostrzeżeń na miesiąc luty. Kochani, zapraszam serdecznie do wysłuchania swoich horoskopów i pamiętajcie jeszcze o jednym, że jeżeli któryś horoskop nie będzie Wam odpowiadać, nie będzie z Wami rezonował, to nie będzie dla Was. No wiadomo, nie każdy ma męża, nie każdy ma dziecko. To kochani, pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie, w jakim znaku macie ascendent. Ważny jest księżyc. Jeśli pytamy o miłość, sprawdzamy Wenus. Skarby, do tej pory tam wrzucałam Wam linki, jak obliczyć. Są takie kalkulatory, kochani, w internecie, jak obliczyć swój ascendent. I kochani, wiele osób do mnie pisze, jak wpiszecie w Google, też Wam wyświetlą się kalkulatory. U mnie na stronie facebookowej też znajdziecie. Możecie sobie sprawdzić, tak jak powiedziałam, swój ascendent, Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Wenus, Jowisz, nawet Neptun. Kochani, wszystkie znaki i możecie sobie wtedy odsłuchiwać. Jeżeli Wam coś nie będzie rezonować, nie pasować, odsłuchujecie, kochani, inne znaki. Ja Wam powiem, że ja bardzo często odsłuchuję swój ascendent. Bardzo, bardzo często. I bardziej ze mną rezonuje niż mój znak. Czy jeszcze o czymś nie powiedziałam? W razie czego, kochani, powiem w trakcie każdego filmu. Życzę przyjemnego miesiąca, cudowności i do usłyszenia za chwilkę. Kochane strzelce, dla Was czytanie miesięczne na miesiąc luty. Kochani, jeszcze raz przetasuję przy Was karty. Proszę, przełożę. O, co tu się nie świeci? Świeci się. Już się wystraszyłam, że coś tu nie działa. A tu wszystko działa, tylko nie włączone. Kochani, jeżeli komuś ten początek nie pasuje, zawsze można sobie, kochani, przesunąć. Jedna pani mi tutaj spod barana czy byka zarzuciła. Kobieto, jakie nudziarstwo, co ty to czytasz? Jeżeli ktoś się nie zna na pustych biegach księżyca i tak dalej, kochani, można przesunąć paluszkiem, nie słuchać. A jeżeli ktoś zna się na rzeczy, wie o co chodzi, chce sobie zapisać, niech odsłucha. Tak, kochani. Ale wiecie co, na początek dam Wam kartę wyroczni. O, kartę wyroczni dla moich strzelców. I za chwileczkę, kochani, zrobię Wam rozkład, tak zwany krzyż celtycki. Ponowne narodziny, kochani. Piękna karta, zobaczcie. Wymyśl sobie na nowo. Wymyśl siebie na nowo. Tchnij życie w swoje marzenia. Stwórz nową rzeczywistość. No właśnie, to chyba, kochani, będzie przełomowy ten luty dla Was. Tak myślę, że skoro macie
na nowo siebie wymyśleć, stworzyć jakąś rzeczywistość. Chyba dużo rzeczy się u Was pozmienia, co? No to zobaczmy, Wasze wyzwanie. A z buław, no właśnie, to jest Wasza energia. Kochani, za chwilę będziemy wszystko po kolei opowiadać. Najpierw, kochani, tak jak zawsze, wyciągamy wszystkie karty, robimy całościowy rozkład i potem Wam opowiadam, tak? Co przeszkodzi lub co pomoże? Trójka monet, myślę, że pomoże u Was. Co by mogło odejść do przeszłości? Mag, czyli pewnego rodzaju iluzje. Co jest w podstawie tego czytania? Bardzo fajnie, giermek monet. Tu idziecie ostro do przodu i fajnie. Co macie tam w główce, w serduszku? Moc, siła, piękna karta. Niedaleka, kochani, przyszłość. As kielichów. O kurczę, zakochacie się? Wasza energia. I w tej karcie, kochani, ja będę chciała popatrzeć na zdrówko. Rydwan. Tak? Energię z zewnątrz. Król kielichów. No, pięknie. Idzie coś tutaj, ktoś. Nadzieje czy obawy? Sprawiedliwość. I karta rada. Trójka kielichów. Będziecie coś świętować, bawić się. Fajny miesiąc, kochani. Wreszcie koniec smutków. Siedem kielichów pod spodem. Sąd ostateczny z trójką buław. Kochani, wreszcie będziecie mogli powiedzieć uf. Uf, dosłownie uf. Macie szansę, kochani, to sporą tutaj mamy talię dopowiadającą, bo będę tutaj, kochani, dopowiadać sobie. Macie sporą szansę, żeby poddać się natchnieniu, wymyślić siebie na nowo. I to jest ta karta, ta i ta. Wymyśl siebie na nowo. Zapoczątkuj zmiany. Ta karta i ta mówi o tym samym. Sukces będzie zależny, kochani, od Was. Czy to Wy zainicjujecie, czy to pogrzebiecie, brzydko mówiąc. Wybierzcie nowy kierunek, wymyślcie nowe marzenie, albo jeżeli macie marzenie, do którego dążycie, trzeba go zmodyfikować i działać, bo As buław to jest karta działanie. Tutaj mamy tą, tak jak zapalniczkę odpalamy, tą iskrę, tak Wy musicie, kochani, to zrobić. Przystąpić do działania. Narzędzia już macie w ręce, to jest ta buława. I cokolwiek, kochani, by to nie było w Waszym życiu, to macie się nie bać. Dlaczego? Bo macie w tym miesiącu ogromną motywację, chęć. Ja w ogóle ten luty tutaj widzę, że Wy będziecie, patrząc całościowo, chwytać dzień. Macie bardzo dużo w tym miesiącu silnej woli, to jest raz. Wy w ogóle jesteście urodzonymi przywódcami, więc możecie zarządzać zasobem ludzkim, zarządzać w domu. W ogóle wokół siebie to będziecie po prostu przyciągały osoby jak magnes. Nagle możecie zobaczyć, że przy Was jest więcej osób niż do tej pory, tak? Kochani, jeżeli jesteście osobami samotnymi, to nie róbmy dwa kroki wstecz. Bo tu będzie ogromna namiętność. Tu może pojawić się ktoś do stałego związku. Tu jest nić porozumienia, tu jest chęć. Jeżeli jesteście w związkach, no to widzę polepszenie życia uczuciowego, ale na zasadzie aktywności, zmian na lepsze. Jeśli nie będziecie nic robić, będziecie bierni, to będzie tak, jak jest. Natomiast jeżeli chcecie się zaangażować w ten związek, widzicie przyszłość, to macie ku temu spore szanse. W finansach, kochani, bym powiedziała tak samo, jest szansa na znalezienie pracy, szansa na różne okazje typu dorobić, odzyskać pieniądze,
A nawet, kochani, taki moment, żeby nawet i otworzyć coś swojego, bo co nam tutaj pomoże? I tu mamy tą trójkę monet. Mamy osobę obok, która nam chętnie pomoże. Jeżeli w pracy macie jakieś zadanie, weźcie sobie osobę do pomocy, poproście, na pewno wam nie odmówi. Wy tutaj będziecie rzetelnie pracować cały miesiąc, to ja tutaj nie widzę, że wy idziecie na bumelki. Nie, nie. Bardzo, bardzo korzystny czas, słuchajcie, bo ta trójka monet wam nie przeszkodzi, absolutnie. Ona wręcz wam pomoże, da wam okazję do zarobienia na przykład dodatkowych pieniążków, o których w tej chwili, no, możecie nie wiedzieć, no, może tak być. Ale będą szanse. Otworzą się jakieś drzwi, będą nowe możliwości. Z tym asem buław, kochani, to ja widzę, że wreszcie w was się otwiera ta myśl przewodnia, na przykład dosyć pracy u kogoś. Dosyć, żebym tylko ja na pięć etatów pracował czy pracowała. Rozumiecie? Przychodzi do głowy, siedzi w głowie pomysł i go trzeba realizować. I przy tej trójce monet z asem buław, kochani, wy go realizujecie już w lutym. Czy to będą egzaminy, czy to jest zapis do szkoły, na kurs tańca? Kto odchodzi do przeszłości? No i mamy tutaj maga. Lubię maga, bo mag sprawia, że ma zdolności. Ma wszystko, czego potrzebuje, ma pieniądze, władzę, uczucie. Być może wiecie co? Być może w tym lutym odejdzie od was osoba, która na przykład dużo, dużo wam mówiła, mówiła: ja ci zrobię, ja ci pomogę, ja ci pokażę, jak to się robi, i nagle nagadane, nagadane, nic nie zrobione. I dobrze, bo osoba, która dużo mówi, mało robi, jest wam w tej chwili niepotrzebna, bo wy idziecie do przodu jak burza. Być może, kochani, eksperymentowaliście w miłości, tak? Na przykład. A teraz twierdzicie, że już nie będziecie eksperymentować, że już wiecie, co macie robić. Może jesteście przyzwyczajeni, że ciągle są jakieś problemy w związku i ciągle jest źle. W tym miesiącu powiecie dość. Jeżeli macie jakieś, kochani, egzaminy do zdawania, to ja wam powiem, że w ten miesiąc to jest super na zapisywanie się. Tutaj mamy, kochani, popatrzcie. Strasznie mnie ta czerwona bransoletka gniecie. Mamy tego giermka monet. Przy tej karcie, kochani, widzę, że ta osoba jest ostrożna, ale ma poukładane w głowie. I tak karta radzi, aby zająć się racjonalnie ważnymi rzeczami w tym miesiącu, czyli co nam się opłaca. Co nam jest potrzebne w danym momencie, co jest ważne, co jest ważniejsze, żeby rozgraniczyć, tak? Tak jak powiedziałam, jeżeli macie egzaminy, macie chęci zapisywać się na kursy, jest to rewelacyjny czas. W waszym podstawie tego czytania, kochani, wy w tym miesiącu do miłości będziecie podchodzić tak, że tak stopniowo. Najpierw się kolegujemy, rozmawiamy, potem się przyjaźnimy, potem uwodzimy, potem zmieniamy z biegiem czasu. Poznajemy się powoli. Wy już nie będziecie chcieli wchodzić szybko w związki, bo wiecie, że wasz rozsądek jak został z tyłu, to nic z tego nie wyszło. Przepraszam. Jest to też dobra karta, jeśli chodzi o pieniądze, o handel.
Warto zrobić, kochani, jakieś szkolenia, kursy. Tak jak powiedziałam, będzie to dla Was przewagą na później, na plus. Otworzy Wam ta karta, kochani, niejedne drzwi. Co w główce, co w sercu. Jakiś lew? Znacie jakieś lwiątko? A może po prostu ten miesiąc to będzie właśnie tak, jak powiedziałam, pełen siły, pełen mocy, pełen wigoru. Tak jak tutaj kobieta ujarzmia tego lwa, widzicie? Ona się nie boi. Patrzy przed siebie i ma wysoko podniesioną głowę, bo wie, co może, czego nie może. Wy w tym miesiącu, kochani, nawet jak wam szef powie, że jesteś złym pracownikiem, to wy wiecie, kim jesteście. Nie dacie sobie w kaszy dmuchać i jeżeli będą takie sytuacje, będziecie miały siłę, żeby poszukać pracy gdzie indziej. I znajdziecie. Najlepsze jest to, że znajdziecie szybko. I tych ofert może być nawet, kochani, kilka. Bądź znajdziecie sobie, kochani, dodatkową pracę, z której będziecie bardzo zadowoleni. Część z Was może podjąć decyzję mówiącą o: tu mamy ten sąd, tu mamy sprawiedliwość, tu tą siłę, as kielichów. Będziecie rozmawiać o ślubie. Może to wyniknie od Was, może od Waszego partnera, żeby zamieszkać razem, zalegalizować związek, żeby Wasz związek przeszedł na wyższy level, jak to się mówi. W ogóle dużo spotkań, dużo niespodzianek w tym miesiącu, kochani, będzie Was czekać. Będzie to raczej bardzo szybki miesiąc i podejrzewam, kochani, tutaj ten rydwan, tu ta sprawiedliwość, trójka kielichów. Dużo spotkań, dużo rozmów, dużo się będzie działo. Wszystkiego będzie tak, że nagle zobaczycie, że już jest koniec lutego. I co? W niedalekiej przyszłości mamy as kielichów. Wszystko, co sobie postanowicie, te ponowne narodziny, wymyślicie siebie na nowo, wymyślicie sposób na biznes, na kurs. Nagle się okaże, że te wszystkie pomysły da się zrealizować, a przynajmniej zacząć już teraz. Niektórzy z Was naprawdę się zakochają, ale to będzie miłość przez duże M. W niedalekiej przyszłości możecie spotkać osobę, która myśli tak jak Wy, czuje tak jak Wy. Chce dać Wam to, czego Wam brakowało. Miłości, radości, spokoju. Osoba, która czuje i widzi tak jak Wy. Rozpoznacie ją łatwo, bo zobaczycie, że z tą osobą będzie bardzo, bardzo łatwo rozmawiać, nawiązać kontakt i tak będziecie mieli poczucie, że znamy się. Znamy się już długo. Takie wrażenie odniesiecie. Myślę, że możecie się też pogodzić, kochani, przy tej karcie z osobami, z którymi nie bardzo ostatnio szło dogadać się, bo tutaj mamy ten sąd ostateczny pod spodem. I myślę, kochani, że to jest ten miesiąc, kiedy staniecie twarzą w twarz, karma się dokonała, powiecie sobie prosto z mostu, co myślicie, co czujecie, co chcecie czuć. Jeżeli będą to osoby z przeszłości, myślę, że wybaczycie. Czy do końca tak zaufacie, to się okaże.
Natomiast będziecie umiały przebaczyć i wybaczyć. Będziecie bardziej niż kiedykolwiek chyba takie wyrozumiałe, słuchajcie. Będziecie bardzo otwarci na nowe znajomości, na nowe rzeczy. Kupujemy mieszkanie, dobra, idziemy, szukamy. Zmieniamy meble, dobra, nagle strzelec jest tak zaangażowany, że wszystko robi za wszystkich. No i tutaj widzę tą waszą energię właśnie, w tym rydwanie. W tej karcie też obiecałam, że pokażę wam to zdrowie, tak? Bardzo będziecie szybcy, przedsiębiorcy, bardzo aktywni, pełni energii. Po prostu nikt was nie zatrzyma, bo rydwan do przodu ciągnie, tak? Być może będzie jakiś wybór po drodze, to czy to, jak najbardziej. Być może sobie raczka weźmiecie do współpracy, tak też może być. Dużo wiadomości. Dużo kontaktów, dużo rozmów. Może będziecie jeździć nawet gdzieś dużo. Może planujecie jakiś wyjazd, nie wiem, walentynki idą, dzieci mają tam, co dzieci mają? Ferie zimowe. Tak? Ja w ogóle tutaj, kochani, w tej karcie widzę taką większe zaangażowanie w sprawy, które do tej pory leżały odłogiem. Dla części z was podejmiecie decyzję, żeby z kim zerwać. I tu mamy rydwan, sprawiedliwość i sąd ostateczny. Kończymy, rezygnujemy, zrywamy, rozwodzimy się. Ale i dla części z was będziecie o kogoś zabiegać. Ale i o was mogą zabiegać. Widzę tutaj płomienny taki związek z tym asem kielichów. Tutaj jest romans jak w pysk szczelił. Jeśli chodzi, kochani, o zdrówko, bo wam obiecałam. Uważajcie na oczka. Uważajcie na wszelkiego typu choroby lokomocyjne. Czyli wiecie, boli brzuszek. Generalnie wiecie, nie widzę tutaj coś negatywnego, jeśli chodzi o zdrowie, jednak, kochani, jeżeli na przykład podjęliście się jakiegoś leczenia trochę wcześniej, to widzę, że idzie to ku dobremu. Idzie do przodu. Będzie dobrze, kochani. W zdrówku się o was nie boję. To teraz, kochani, energię z zewnątrz. Mamy tutaj króla kielichów. Żywioł wody, ryby, rak, skorpion. Znacie? Fajna osoba. Na waszej, kochani, drodze stanie osoba, do której będziecie się zwracać w trudnych chwilach. Czy to przy otwarciu działalności? Może to będzie wasz świadek w sądzie. Ta osoba da wam siłę. Poczucie, powiedziałabym, bezpieczeństwa. Jest to osoba dobra, rzetelna, kochana, kochająca. Potrafi współczuć, wspierać. Uczucia są bardzo, bardzo ważne dla tej osoby. Być może dla części z was to, tak jak powiedziałam, będzie to już poważne rozmowy na temat waszego związku. Co byś powiedziała o wspólnym zamieszkaniu, o tym, żeby zalegalizować. Może dostaniecie pierścionek zaręczynowy z tym asem kielichów. Ten człowiek jest gotowy na pójście naprzód. On nie tylko służy radą, pomocą, ale chce chronić wszystkich wokół. To jest opiekun, czy ojciec, mąż, partner, partnerka. Dobra osoba, bardzo dobra.
bardzo taktowna. Często też introwertyczna, ale pełna empatii, zrozumienia. Może być, kochani, między wami różnica wieku. Jeżeli jesteście z kimś, to ten ktoś może być różnica między wami taka znacząca. Ale dobry przyjaciel, dobry kochanek. Mam nadzieję, że im potem napiszecie w komentarzu, jak tam u was z tym. Aż jestem ciekawa. Nadzieje czy obawy. Osoba o wysokim poczuciu sprawiedliwości. Mamy tu kartę zodiakalnej wagi. Ale dla mnie ta karta głównie, kochani, mówi o tym, że osoba jest raczej bezstronna. To osoba, która jest stronnicza i bardzo, bardzo odpowiedzialna. Ona umie znaleźć złoty środek. Tutaj możecie, kochani, albo być zaproszeni na przykład na czyjś ślub. Możecie się dowiedzieć o własnym ślubie. Bądź dowiecie się, że ktoś. Jeżeli ktoś ma tutaj sprawę sądową, kochani, no to ja tutaj przy tych kartach, które są obok, patrząc na to wszystko, to ja widzę pomyślność. Bardzo dobrze. Jeżeli w pracy czekacie na awans, podwyżkę, bądź jakieś sytuacje były takie zawiłe, to kochani, karta Sprawiedliwość mówi, że będzie na wasz plus, że zostaniecie docenieni w tej pracy. Dla niektórych z was ta karta nadziei mówi, żeby uporządkować swoje sprawy. Może właśnie trzeba stworzyć nową rzeczywistość, tak jak tutaj ta karta mówi. Wybaczyć komuś coś. Może to jest czas, kiedy będziecie podpisywać umowy. Kupno-sprzedaż auta, nową umowę o pracę. Mieszkanie. Ale i dla mnie zawsze mówi, czas się zabrać za zaległe sprawy, tak? No i kochani, karta rada. Trójka kielichów. Więcej uśmiechu, więcej zabawy, więcej radości. Chyba mieliście mało czasu, co dla siebie? Na zabawę, na uśmiech, na to, żeby gdzieś iść, wyjść, żeby z kimś porozmawiać, potańczyć. Może podchodziliście zbyt poważnie do niektórych spraw, a może wreszcie będziecie, kochani, będziecie świętować coś. Może się zakończą jakieś sprawy sądowe. Księżyc, królowa buław, świat. No właśnie. Zakończą się pewne sprawy, które się wlokły i wreszcie będą one... Wtedy nie mogliście jeszcze nie wiedzieć o wyniku zakończenia, czy to będzie dobrze, czy źle, aż w końcu osiągnęliście swój poziom i karta świat mówi, teraz strzelcu, jesteś na tej pozycji, gdzie chciałeś być, gdzie możesz wreszcie odpocząć, odsapnąć, świętować. Może utknąłeś na chwilę gdzieś, może nie mogłeś nikomu powiedzieć, co się dzieje. Może były jakieś tajemnice w związku. Może były jakieś sprawy niedokończone. W lutym widzę, że one wychodzą na prostą. Teraz zapytamy, co jeszcze karty chcą wam przekazać. Kto ma dzieci, to widzę, że dzieci będą bardzo ważne na ten miesiąc. Myślę, że tak jak powiedziałam, jeżeli jest to okres ferii, kochani, no to zajmiecie się dziećmi. Być może dowiecie się, że gdzieś się rodzi dziecko, a być może trzeba się pobawić ze swoim wewnętrznym dzieckiem, czasem się zachować jak dzieckiem, ale niestety
Mamy tutaj też strzelce, które mają wokół siebie osobę, która nie jest zbyt uczciwa w stosunku do Was. Niestety, mamy tu osobę, która nie jest lojalna, nie jest uczciwa, nie jest w porządku wobec nas. Zaobserwujcie, oglądajcie się, kochani. Myślę, że ta osoba ma coś wspólnego właśnie z tym magiem, która odchodzi do przyszłości, że to ta osoba narobiła trochę szumu, bałaganu, trochę zakręciła nie w tą stronę, gdzie trzeba. Może były jakieś pomówienia, plotki. Może sobie wreszcie powiecie dość. Kochani, karta klucz dla Was. Właśnie, zrelaksuj się, strzelczyku. Za dużo pracujecie. Ja wiem, że Wy jesteście pracowite. Znajdźcie czas tylko dla siebie. No. Szkoda, że zima, nie? Można by było iść do ogródka, do lasu. Chociaż dam Wam jeszcze pozytywną, fajną myśl. Jesteś kochany. No wiadomo, tak? Jesteś kochany, strzelcu. Pamiętaj o tym. Jesteś doskonały, taki jaki jesteś. Jesteś kochany. Jeśli nie masz wzorca miłości, wyobraź sobie siebie jako dziecko. Być może masz ulubione zdjęcie przedstawiające siebie jako uroczego pięciolatka. Spójrz w swoje słodkie oczęta i przyznaj, że jesteś wyjątkowy. To dziecko w środku wciąż potrzebuje twojej czułości, podobnie jak ty jako dorosły. Proszę, nie porzucaj samego siebie. Zamiast tego zanurz się w oceanie miłości wewnątrz siebie. No i teraz wszystkie moje kochane strzelce urosną, bo są kochane. No raczej. Kochani, piękny horoskop. Cudowny, bym powiedziała. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę razem z Wami. Życzę Wam cudownego miesiąca. Wszystkiego pięknego. I pamiętajcie, jeśli się Wam coś nie podoba, przesunąć paluszkiem, nie słuchać, odsłuchać swojego ascendentu, tak? I nie zapominajcie o łapce w górze i komentarzu. Buziaki! Pa, pa!